Liczbę 224 111 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. 20 cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest. No czyli tak, najpierw musimy dowiedzieć się, jakie tutaj będzie rozwinięcie, czyli wystarczy podzielić licznik przez mianownik. Ja to zrobię tutaj na kalkulatorze, czyli 224 dzielimy przez 1111 i otrzymamy taki wynik. Czyli zwróćcie uwagę, jak będzie wyglądał okres tego ułamka. Czyli powtarzać nam się cały czas będzie 2016. Mamy jeden raz, tutaj drugi, trzeci, czwarty. Czyli to znaczy, że tą liczbę można sobie zapisać w ten sposób, że to będzie 0,2016 w okresie, bo to oznacza, że 2016 nam się będzie powtarzało w nieskończoność. No i tak, my chcemy 20 cyfrę po przecinku tego rozwinięcia poznać. Czyli tak, ja sobie tutaj wyznaczyłam 20 miejsc, no i teraz będę wpisywała rozwinięcia tej liczby. Czyli mamy tak, najpierw 2016, później tak samo, no i jeszcze dwa razy to rozwinięcie sobie zapiszę. No i to będzie miejsce 20 i widzimy, że na 20 miejscu tego rozwinięcia jest cyfra 6, czyli poprawną będzie odpowiedź D.